Koszykarski Śląsk Wrocław bez wsparcia miasta w nowym sezonie. Mimo awansu do Tauron Basket Ligi klub nie dostanie ani złotówki od miasta. Dlaczego? To pytanie do naszej reporterki Grażyny Wiatr. Budżet na ten rok jest już zamknięty. To odpowiedź magistratu, chociaż jeszcze w kwietniu urzędnicy zapowiadali, że Śląsk może liczyć na wsparcie miasta. Prezes drużyny Michał Lizak liczy jednak na powrót do rozmów. Strasznie ciężko jest cokolwiek zbudować, mając znak zapytania w okienku, w którym wpisujemy kwotę, jaką będziemy mieli do dyspozycji. Teraz drużynę po dwuletnim planie awansu czeka droga po tytuł mistrzowski. Chciałbym, żebyśmy przed sobą mieli trzyletni projekt walki o powrót złotego medalu i mistrzostwa Polski do Wrocławia. Budżet drużyny mamy poznać do końca czerwca. Wtedy też mają pojawić się propozycje transferowe nowych zawodników i decyzja, czy Śląsk zagra w europejskiej lidze VTB. W składzie Śląska na przyszły sezon ma pozostać minimum połowa dotychczasowych zawodników. Bliski podpisania kontraktu jest lider drużyny Radosław Chyrzy.